W naszym mieście, które widać dotknięte zostało w sposób szczególny szerszymi wydarzeniami związanymi z nawałnicą, jaka przeszła przez nasze miasto. Widać to w sposób szczególny w tym miejscu, w którym się znajdujemy. Do godzin późnych wieczornych stąd jeszcze zabierane były auta, które zostały pozalewane, ale to nie tylko ten rejon miasta, ale również pozostałe obszary, w których doszło do podtopień, do zalań prywatnych nieruchomości, również ucierpiały. Dzisiaj zmagamy się z tym, co najważniejsze, ale na kanwie tych wczorajszych wydarzeń od razu w trybie pilnym byłem w kontakcie zarówno z panem ministrem, wystąpiłem ze stosownym wnioskiem do premiera, do naszego rządu o wsparcie związane z pomocą w zakresie rozwiązania problemu, usuwania szkód i skutków. Wszyscy widzieliśmy, co się wczoraj wydarzyło. Kilkadziesiąt minut opadów i mamy dzisiaj skutki naprawdę opłakane. Najpoważniejsza sytuacja jest w dwóch miejscowościach. To jest przede wszystkim Zgierz i to są, szanowni państwo, Brzeziny. Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przekazaniu po 200 tysięcy złotych zarówno dla Zgierza, jak i 200 tysięcy złotych dla Brzezin w związku z tą sytuacją wczorajszą na koszty usuwania skutków tej ulewy nawałnicy, która miała miejsce wczoraj. Oczywiście środki będą uruchomione na wniosek z rezerwy celowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wszystko może trwało 20-30 minut. Do sklepu wdarła się woda, to płynęła jedna wielka rzeka. Wody w sklepie, co miałem, około metra. Tak, prowadzę tutaj sklep zoologiczny, także metr wody, cały towar, co był, wszystko wypłynęło. Strat szacuję, do domu wywiozłem dużo, mnóstwo towaru. Co się uratuje, to się uratuje, a resztę to nie wiem. Na razie sklep jest ubezpieczony, tak? A jak zobaczymy, czy pokryje w ogóle straty, te, które tutaj poniosłem, no to jest masakra. W ciągu 4 lat, 4 razy. W sklepie była pracownica, skoczyła na ladę, bo nie mogła, wiadomo, prąd płynie, tak? To było powyżej gniazdek, to jest metr. Są gniazdka na wysokości 30-40 cm i skoczyła na ladę, no wiadomo, no prąd, wiadomo, tutaj nikt nie odcinał tych prądów, tak? Oświetlenie działało. Tyle tylko, że no gniazdka, no wiadomo, że prąd nie złapał, no to wskoczyła na ladę i musiała to przeczekać. Także z 1,5-2 godziny na ladzie, żeby woda, w ogóle poziom wody się obniżył do wyjścia ze sklepu. Traktujemy tę pomoc jako pomoc taką początkową, pomoc, która jest doraźnie potrzebna na usuwanie skutków. Jeżeli okaże się chociażby dzisiaj, że będą kolejne ich etapy, a te prognozy naprawdę są niepokojące, to będziemy reagowali ponownie. Potrzebne jest kompleksowe działanie wspólnie z mieszkańcami. My tu jesteśmy na co dzień, dyżurujemy, pilnujemy. Potrzebujemy wspólnego działania, jakichś takich ścieżek wspólnej obrony i myślę jakiegoś większego kompleksowego przemyślenia, co dalej ze stawem miejskim i odprowadzeniem. Byliśmy z panem premierem w niedzielę w Brzezinach i przechodząc przez miasto, przez centrum, wskazywałem panu premierowi, tutaj mniej więcej co pół roku, co rok zdarza się sytuacja, w której dochodzi do zalania centrum miasta. Ono jest w zaniżeniu, budynki komunalne są tam zalane. Długo nie czekaliśmy, kilka dni upłynęło, wczoraj mieliśmy dokładnie tą sytuację, o której mówiłem, więc nie było tu żadnej wątpliwości pana premiera, ażeby przekazać środki na ten cel i będziemy, szanowni państwo, zapowiadam, reagowali w każdej tego typu sytuacji. Tam, gdzie ta pomoc jest potrzebna, tam, gdzie to wsparcie jest potrzebne, samorząd może nasz rząd w tej sytuacji liczyć.